Już po raz 11 spotykamy się w waszej osadzie. Pisana ona się przez ponad 7 stuleci w karty historii naszej ziemi. Po raz pierwszy nazwę osady użyto w 1299 roku, gdy bracia Bartram i Johann von Sprenfelde ufundowali kościół w Jasienicy. Później kilkakrotnie wspomniano o zakonie Wiktorynów, zwanych również Augustianami. Przybyli tu na wzgórze Maryjne, nazwane w dokumencie XIV wieku jako Mont Sacre Marie in Jasienic. Zalety, umiejętności Augustianów znane były daleko za murami klasztornymi. Gromadzili okoliczny lud w Bożej Świątyni, wyregulowali rzekę Gunicę, uczyli miejscowych sadownictwa, uprawy roli, a co światlejszych, pisać i czytać. Po odejściu braci zakonnych w XVI wieku, w czasach reformacji, założono w murach klasztoru siedzibę książąt przebywających w te okolice na polowania, a później filię pedagogum książęcego w Szczecinie. W czasach nam bliższych, w wieku XVII-XVIII, Jasienica, jak inne pomorskie osady, przeżywała okres niepokojów, wojennej zawieruchy. Druga wojna światowa także odbiła swe piętno na jasienickiej osadzie. Istniała ona w cieniu fabryki benzyny syntetycznej i skupionej w niej obozów. Dziś w malowniczym, historycznym miejscu, jednym z najpiękniejszych w naszej gminie, spotykamy się, aby wypoczywać w atmosferze minionych wieków. We wspólnej zabawie możemy poznać dawne rzemiosło, kulturę i sztukę, podziwiać obyczaje i wiarę przodków naszych. Czas nam umilać będzie dawna, piękna muzyka. W imieniu włodarzy tej ziemi zapraszamy wszem i wobec do wspólnej zabawy. Spędźmy wspólnie mile czas wraz ze swoimi bliskimi. Niechaj w naszych sercach gości błogie uczucie spokoju i radości. Tego wam życzymy 25 sierpnia Anno Domini 2018. 12. Jarmark Augustiański. Uważamy i wszem na całą okolicę ogłaszamy za otwarty. Wielkie brawa, wielkie brawa.